Hejka, witajcie z tej strony Lasu Cheeta i... Hubert Bong. W dzisiejszym odcinku Kontry jest z nami pani Iza Kiśko. Jestem, Kisio. I Julia Jaroszewska. Witam serdecznie. To może Lasu Cheeta zacznij. Dobra. Ogólnie słyszałam, że walczyliście kiedyś. Kto wygrał? No ale... Czym się tu chwali? A w której rundzie? Słucham? W której rundzie? Słuchaj, ciężko jest komentować tego typu sportowe W skrócie wydarzenie. Można powiedzieć, że Julia bije starszą panią. Julia bije starszą panią. Kończymy, panie sędzio. Tak jest. Pierwszy, ale to dla mnie, no wiesz, no to jest Freak Fighters. Tutaj absolutnie wielki szacunek dla Izy, no bo ile ona miała treningu tydzień. Będziecie miały kiedyś rewanż? No, zrobimy kiedyś rewanż, tylko nie wiem jeszcze w jakiej formie. MMA. Nie. Albo na klapsy w tyłek nie, zróbcie. Nie, MMA to na pewno nie. Nie, no to tak raczej. Dobrze, pani Izo, mogłaby pani nam powiedzieć, ostatnimi czasy widać na TikToku dużo twórców, którzy recytują pani cytaty. Co pani sądzi o takich osobach? Nie wiem, czy was witać, czy was nie witać. Ja wam tylko chcę powiedzieć. Jeżeli oglądacie tego Kordackiego, Mateusza i tego wywody i jakieś te, to wszyscy jesteście debilami. No, że to są debile. Dlaczego? No dlatego, że nie mają co robić po prostu. Najpierw mi wysyłają po groszu, a później widzą, że jestem wkurzona i jak coś o nich powiem, to oni to powtarzają. Dobrze, to jest takie przedrzeźnianie, to jest w ogóle takie bez sensu. Poza tym jestem osobą w pewnym wieku i nie powinni tak sobie żartować. A nie myśli pani, że to w pewien sposób promocja pani wizerunku? Nie, nie, jestem już tak wypromowana, że nie potrzebuję takiego promowania. A jeszcze przez takie osoby, absolutnie. To nie jest promocja. A czego pani potrzebuje? Miłości? No ja wiem, no miłości na pewno tak, oczywiście, że tak. Ale ty masz chyba chłopa, czy nie masz Iska? Nie mam. Iza jest wolna, kochani. Można pisać na Facebooku. Ja nie mam jakiegoś takiego stałego partnera, ani w ogóle. Mam jakiś tam Ale przyjaciół. Ale miłości fizycznej? Nie, nie, właśnie bardziej takiej, no nie wiem. A może pani za dużo je ma, może? Miłości? Nie, nie, nie. Takiej fizycznej, no. Nie. Nie. Tutaj kolega pyta o fizyczną miłość i zajazd tego, co usłyszał. Nie, no na pewno potrzebuję jakichś poważnych, normalnych ludzi i poważnych mediów, a nie wariatów. No. A jeżeli mielibyśmy poruszać temat miłości, to Kamil Sowa ostatnio poruszał temat... A daj spokój, to jakiś idiota, no po co takie głupoty wygadywał? Nie potwierdza pani. I on wygadywał głupoty i powtarzał to Lasu Cheecie. Lasu Cheeta to powtarzała przy jakimś pierdolniętym dosłownie jakimś komentatorze, nie wiem kto to był, ten człowiek, co zaczął mi ubliżać w ogóle. Ale on ją zdradził z Izabelą Kisio i mnie też. Z kim? Z Izabelą Kisio! Z tą starszą panią? Ja mam zdjęcia, mogę pokazać. Pokaż, ale z tą starszą panią? Dziewczynka. Tak, dużo osób potwierdza, że jeżeli razem w jednym łóżku na apartamencie pod jedną kołdrą spali poczekaj, razem się przytula. Sara, poczekaj, więcej. Tak na spokojnie. Czyli ty z Izabelą Kisio, byłą gwiazdą porno, było buzi. Jezus Maria. Z taką starszą kobietą, przepraszam. Ja ją tak... Jak go złapię, to mu nogi z dupy powyrywam w ogóle, bo to jakiś kretyn jest. No w ogóle, no po co takie głupoty, no. Ja jestem niewinna. No tak, niewinna, czyli 30 razy powtarzać to samo. No zamiast się spytać najpierw. Chciałam powiedzieć? No. No widzisz, Iska? 28 lat ci dają, to jest... No tak, tak, no. Weź. My kobiety powinniśmy się trzymać razem. Dokładnie. No, ale... Iza, gdzie są klucze od salonu? Kto ma klucze od salonu? Przynieś klucze do salonu, zobacz w torbie, on mówi, że on ci dotarły do salonu włożył. Kurwa, jest za każdym razem to samo. Po chuj, że się do McDonalda ciągnął. Daj mi klucze od salonu, bo ja chcę drzwi otworzyć, zabrać rzeczy i chcę stąd wyjechać, mam was dosyć. On nie ma kluczy, ty masz klucze. Kto zamykał salon? Ale przecież zamykaliśmy salon, tak? On mówi, że on ci dał. To dałem, oczywiście, że dałem. Dostawił jedzenie dla psa, kurwa. Chuj mnie to obchodzi, gdzie są klucze od salonu!
Gdzie są klucze od salonu, Sławek? A, znalazły się. Sławek mnie nie chciał puścić i dlatego schował te klucze pod koszulkę. Dobra. Obmacaliśmy go i nigdzie tych kluczy nie było, a on po prostu sobie włożył tutaj pod ten. A fajnie pod było? Koszulkę. No tak, no, wesoło było. No, tylko tyle, że pojechałam dopiero chyba o 10 czy 11 do domu i byłam wkurzona, bo musiałam czekać na dworcu, bo nie było pociągu. Później okazało się, że ten pociąg jest z Widzewa. No to trzeba było później jechać do tego, do Widzewa, to mi się nie chciało i czekałam dopiero na ostatni pociąg z tej fabrycznej. No. Dobra, no, ja mam teraz no, po prostu pojechałam do domu. Pytanie do Julii. Jak by skomentowała zachowanie Ratikosa w stosunku do pani Izy? No szczeniatki, to beznadziejne zachowanie, no. Skomentuję. No. Nie, ten idiota po prostu, jak żeśmy byli u Patryka. Ratikos oskarżył panią Izę, że... On mnie nie oskarżył, tylko po prostu chciał się wybić na mnie i powiedział, że ze mną spał. A gdzie on ze mną spał? A ile ma lat? Jak my byliśmy... A to nieważne tam... Lasik. Nie, Ratikos. Był tak, Lasik, był Ratikos, był Patryk i ja. I byliśmy u Patryka w mieszkaniu. I ja nie wiem, coś tam czytałam, czy coś robiłam i ten, i patrzyłam tam na dół, a ten wziął i podszedł z telefonem i sobie zrobił zdjęcie, że on jest... Ale to Iza, zobacz, jaka ty jesteś bogini seksu, że nawet faceci sobie ciebie przypisują, bo dobra, ty się daj szczyć. Spokój. Szczyć się po prostu, że wiesz. Albo taki był słaby, że nie pamiętasz. Nie. No. Takie rzeczy to ja pamiętam. Nie. No to była prowokacja, żeby kogoś zdenerwować. A mnie to już najbardziej. I jeszcze był jakiś taki dziennikarzyna, którego jakbym teraz złapała, to bym mu nogi z dupy powyrywała po prostu. Jaki? No, że tam zaczął głupoty jakieś gadać o mojej przeszłości. Sama mówiłam na swoim live'ie pracować. Wyjechała do Niemiec. Wyjechała opiekować się osobami starszymi. Ale czas pokazał, to nie były starsze osoby. Tylko to były członki. Męskie członki. Penisy. Po prostu była kurwa. Miał info. Informacje o tym, że Izabela ma ogłoszenie, że już zwyczajnie pracuje w burdelu, niemieckim burdelu. Na niemieckiej stronie z anonsami erotycznymi widniał tytuł Iza myślnik i szlukę spermę, to znaczy Iza połykam spermę. Możemy sobie wyobrazić, jak w takiej małej miejscowości, na małym osiedlu, gdzie wszyscy się znają, taka informacja odbiła się na Oli, na Marku. Kiedy Ola z płaczem wracała do domu i mówiła ojcu, że też jej się pytają, czy połyka spermę. I apeluję, wspierajcie ją, ponieważ stare prostytutki nie mają emerytury. Ja byłam gwiazdą porno. Jaką ja byłam gwiazdą porno? To idiota jakiś, chory łeb, no. To jest... Ej, no wiele gwiazd. Pani Zo, a skoro no, pani chyba tak... ostatnią gwiazdą chyba bym była porno. Mogę być wszelkimi gwiazdami, ale na pewno nie porno. No nie. Pani Izo, a jeszcze takie pytanie dostajemy z reżyserki tutaj. W sprawach seksualnych, jaki pani najbardziej lubi seks? Tantryczny. Tak? Tak. Doznania, uczucia, odczucia, dotyk. A kiedy pani w końcu założy Tindera, bo dużo osób chciałoby z panią... No właśnie, wiecie co, tak mi powiedzieli, żeby założyła Tindera. I też chyba, tak myślę. Niech pani założy. Będzie dużo osób chętnych. Ale ja już gdzieś byłam na jakimś tym i ciągle wszyscy do mnie wydzwaniali, że do mnie przyjdą z winkiem. Wypisali, że przyjdą do mnie z winkiem. To mnie to w ogóle nie interesuje. Ja się nie dziwię, pani taka piękna, to... Nie. Oni mi po prostu, a z czym by musieli oni przyjść, po prostu żeby cię zainteresował? Głowę zawracali i ja nie chciałam Piska. Żadnych. Z czym by musiał przyjść, żeby cię zainteresował? Nie, ale w ogóle mnie interesuje, żeby do mnie przyszedł. Niech mnie gdzieś zabierze na Karaiby, pokaże mi trochę świata, w jakiś rejs ze mną poleci, czy tak. Popłynie, o tak. Drodzy potrzebuję. Kandydaci potencjalni, macie już wytyczne od no, Izy, tak, co musicie takie zrobić? Coś to mnie Karaiby, co jeszcze? A nie jakieś głupoty. Tak, poważne propozycje, a nie jakieś tam winko fresko. No, winko jeszcze do mnie przyjedzie. Winko to jest sama kupię, nie potrzebuję faceta. A pani nagra ze mną TikToka na zgodę?
Słucham? Pani nagra ze mną TikToka na zgodę? No nagram, no a co mam zrobić? Super! O, dzisiaj miałeś dostać ode mnie z liścia za te gadanie, ale Patryk mówi i zaraz uczyta się dzieje, bo już nic jej nie mów, tylko bo to była sytuacja, którą sprowokował Latikos. Kobiety powinny się wspierać. Ja mówię, dobra, to jak Latikos będzie, to ja się z nim tutaj rozmówię, ale go nie widzę nigdzie, nie wiem. Nie będzie go, nie będzie, nie dojedzie, do domu pojechał. Do domu pojechał? Tak, no. Aha, no dobra, no. Przestraszył się Izzy. No chyba się... No może i tak, pewnie. No chyba wszyscy się nie mogą doczekać walki z tajemniczą Moniką, nie? No. O, tak, to był hit internetu. To wszyscy się nie mogą doczekać. To by było zajebiste, to by była najlepsza walka. Bardzo na to czekam. No nie wiem, czy najlepsza, ale na pewno ciekawa. No, no ciekawa, ciekawa. Tak, tak, ja na to bardzo ale z tego co ja wiem, to miał z nią walczyć chyba ten... Latikos. Latikos, a nie ten, nie Lasik? Lasik? No. A to ja nie Kuba wiem. Kuba chyba też miał z nią walczyć, no nie ja wiem. Ja nie tam wiem. Ktoś miał walczyć. Może ty, Iza. A wiem, że Sandra też miała z kimś walczyć. Sandra? Może ty, Iza, byś chciała zawalczyć? Nie, ja to w ogóle nie. Ja teraz jestem, wiecie, jestem teraz rekonwalescentka, także ja to w ogóle się nie daję do MMA. Nie, ja mówiąc szczerze, to fajnie było zobaczyć ten oktagon i w ogóle bardzo fajnie pooglądać takie walki, ale ja tyle zainwestowałam w twarz, no że już... Dzisiaj będziemy oglądać, dzisiaj będziemy te walki oglądać. Dobra, dziewczyny, my już kończymy tutaj odcinek. Tak, dokładnie. Wyczekujcie na następne odcinki. Będzie się działo i będzie bardzo ciekawie. Zapraszam. Na razie. Pa! No serdecznie zapraszamy. Dzięki.